jestem w stanie, że tak powiem, rozczytać Adriana, co tam w ogóle mówi, ale bardzo ładnie go Rogera słyszę, tak samo tonacji jak twój, Tomku. Także pewnie sobie też zaprogramował coś takiego, jak ty masz. No, tak na fazę, wiesz, że w każdym momencie mogę to zmienić. Na razie mam takiego. No, nie chciałem być oryginalny, a już nie jestem, bo już Adrian ma. Fajnie, no ja zyskuję tutaj, no kurczę, zyskuję tylko wysokością i otwartością, wiesz, w tamtą wschodnią stronę, dlatego chłopaków tu słyszę dobrze, nie? Tak już całkiem mogę z nimi rozmawiać. No, tak wyszło. Breko! Piotrek Koziel, Piotrek. No dawaj. Nagrywam z wami filmik. Powiedz tam, Piotrek, teraz coś ty i mam was trzech i puszczam wam filmik. Jak was wszystkich było słychać? Over. A, czyli ja mam coś powiedzieć, dobra. No, także... No nie wiem co, no... Miałem tu przez chwilę zakłócenia i nie słyszałem, co oni tam mówili, kurde, no ale to szczegół jest. Okej, okay, Ramirez, okolice Krakowa. No jestem, u Piotrka ten traktorek jest faktycznie tu, tylko tanie, bo Adrian mi przesłał, wiesz, to co nagrałeś tam, jak nas słyszysz, to faktycznie, no te trzaski masz tak wysokie, że przykrywają nasze modulacje. To ja jeszcze od razu poproszę Rogera 10, bo Adrian nagrywa teraz, dycha, powiedz coś. No to mówię coś, raz, dwa, trzy, Adrianku, no i słyszę twojego Rogera bardzo ładnie, no ale niestety modulacja idzie równo z szumami. Nawet wzmacniacz mi tutaj nie pomaga. Okej, zagwizdam. Koziołek Matołek pozdrawia i wysyłam film.